Wodociągi Kieleckie po raz czwarty sięgają po unijne pieniądze na inwestycje, których koszt wyniesie 80 milionów złotych. Projekt przewiduje m.in. budowę nowej i modernizację obecnej sieci wodociągowej i kanalizacji głównie w gminie Masłów, a także w Kielcach. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniował wniosek Wodociągów Kieleckich o dofinansowanie inwestycji. Wykonujemy inne czynności przygotowujące CWZ-y, dokumentację, po to, że jak będzie decyzja już o przyznaniu środków, żebyśmy mogli rozpisać przetargi. Równocześnie na kilku kieleckich ulicach przeprowadzana jest renowacja kanalizacji metodą bezwykopową, a w Szewcach, Zgórsku i Zawadzie w gminie Sitkówce-Nowinach trwają prace związane z montażem urządzeń do monitorowania sieci wodociągowej. Tam będą wykonywane komory, gdzie będą zamontowane specjalne wodomierze z urządzeniami, które będą rejestrowały wszystko, co się w sieci dzieje. Czyli będziemy wiedzieć, jaki jest przepływ, jakie jest ciśnienie. Praktycznie wszystko, co w sieci się dzieje, będzie rejestrowane, a tym samym ułatwia to znacznie eksploatację. Takie urządzenia monitorujące zamontowane są już na większości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Koszty bieżących prac to około 3 miliony złotych.